9 listopada w sali pod Pegazem w Skoczowie odbyła się uroczystość z okazji Święta Niepodległości Polski, zorganizowana przez Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie. Druga taka edycja naszego obchodu Święta Niepodległości Narodowego Polski. O 11.11 chcemy po prostu zawsze uczcić tą datę i taką uroczystą akademią. Uroczystą akademią, u Was zawsze bardzo uroczyście, nie brakuje też zaproszonych gości. Oj tak, mamy zaproszonych gości, nie tylko nasz organ prowadzący, czyli Urząd Marszałkowski w osobie pana marszałka Krzysztofa Klimosza, ale mamy też dyrektorów departamentów i oświaty, i inwestycji, bo otwieramy też nowo oddaną część budynku szkoły przy ulicy Mickiewicza 10. Mamy też zaproszonych gości radnych w sejmiku województwa śląskiego, mamy zaproszonych też posłów, teraz dopiero co wybranych na nową kadencję. Wszystkich dyrektorów pobliskich tutaj instytucji i szkół, z którymi chętnie i dobrze współpracujemy. Mamy też zaprzyjaźnione ośrodki edukacyjne, wyższe uczelnie, także no, spora grupa bardzo zacnych gości. Cała szkoła zaangażowała się w organizację tego wydarzenia? Tak, cała szkoła. Byłem na próbie przed chwilą i naprawdę jestem pod wrażeniem. Z roku na rok to coraz piękniej, cudowniej nam wychodzi. Jestem dumny, że mamy takich nauczycieli, takich uczniów zdolnych, którzy po prostu tutaj zaprezentują swoje talenty. Bardzo nam zależy, żeby pielęgnować patriotyzm wśród dzieci, żeby one te dobre wzorce wynosiły od początku. My jako Zarząd Województwa staramy się dbać o infrastrukturę w miarę możliwości, bo oczywiście te możliwości nie są tak jak byśmy chcieli, remontujemy po kolei obiekty, to jest przykład następnej naszej realizacji. Stwarzamy warunki do pracy nauczycielom i dzieciom do nauki. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego x.pl Marta Szymik.